Teraz przeprowadzę test ciągłości. Dołożę akumulator. Użyję przewodów, które były dostarczane do tego niebieskiego miernika, które muszę rozplątać, bo już mi się zaplątały. Tak, ten miernik odpada, ponieważ nie ma testu ciągłości. Włączmy sobie podświetlenie. Ten nie ma, więc tego nie włączę. Pokrętło działa całkiem sympatycznie. Tutaj działa trochę głośniej, ale też tak odrobinę pewniej. Mniej miękko. Tutaj podświetlenie gaśnie po pewnym czasie. Spróbujmy zrobić taką sztuczkę. Często to działa w ten sposób, że jeżeli wciśniemy ten przycisk i dopiero włączymy, to podświetlenie będzie działało ciągle. Zobaczmy, czy to tak będzie działać. Tu na razie bez żadnych dodatkowych manewrów po prostu podświetlenie działa. Nie. Tu nadal zgasło. Może jest jakiś inny sposób na włączenie tego podświetlenia. Może podtrzymam długo. Zobaczymy, co się stanie. Już przygasa. Ciekawe, że nie gaśnie, tylko przygasa.